Dobry wieczór Państwu, witamy po meczu 13 kolejki pochowam polskiej ekstraklasy Legia Warszawa IKS Katowice. Trener zespołu Kości, pan Rafał Burak jest z nami. Panie trenerze, bardzo proszę o podsumowanie spotkania. Dobry wieczór. Podsumowanie będzie krótkie, aczkolwiek rozpocznę od gratulacji dla rywala. Zasłużone zwycięstwo Legii. Graliśmy na pewno dzisiaj z punktu widzenia mojego i oglądania tego meczu z bardzo bliska. Byliśmy świadkami meczu, gdzie GKS Katowice grał z zdecydowanie najlepszą drużyną, z jaką spotykał się w tych 13 meczach Ekstraklasy. Legia grała dzisiaj z rozmachem, grała bardzo płynnie, pokazywała ogromną jakość piłkarską swoich zawodników, wykorzystała również kwestie te, które nam dzisiaj troszeczkę nie wychodziły, czyli zamykanie przestrzeni i nie generowania faz przejścia w szczególności i tego ataku szybkiego. Legia grała dziś z ogromnym rozmachem, naprawdę było widać dużą klasę piłkarzy i tego gratuluję. My natomiast rzeczywiście moment, który tych pierwszych 25 minutach wykorzystaliśmy, aby grać wysoko, aby grać odważnie i tak też na pewno było, zdobyliśmy bramkę i na pewno zaczęło być ciekawie. Ale jednak jeszcze w pierwszej połowie Legia nas dopadła, zdobyła dwie bramki i trzecia bramka w szczególności już nakręciła ich taką bardzo dużą swobodę w grze ofensywnej. Trzeba niekiedy takie porażki jakby zdecydowanie jako Beniaminek przyjąć na tak zwaną klatę i zdać sobie sprawę, że musimy zrobić wszystko, żeby w następnym sezonie GKS Katowice przyjechał na Łazienkowską, przyjechał mocniejszy, przyjechał doświadczony o pierwszy sezon gry w Ekstraklasie i zrobić wszystko, aby w następnym meczu tutaj poprzeczkę po prostu zawiesić wysoko i znowu walczyć o punkty. Cenna lekcja, nauka i wydaje mi się takie przywołanie do rzeczywistości, bo ja bardzo nie lubiłem już słuchać bardzo często, jak to Beniaminkowie sobie doskonale radzą w Ekstraklasie w tym sezonie. No dzisiaj dwóch Beniaminków w tej rundzie przyjęło 10 bramek, także bardzo trzeba twardo stąpać po ziemi i zrobimy wszystko, aby z tej lekcji wyciągnąć wnioski najlepsze, jakie mogą być. Za parę dni przyjedziemy tutaj na bardzo już niewygodny również teren, niedaleko do Skierniewic, gramy z Unią mecz pucharowy, a potem kolejny mecz ligowy z Koroną i po prostu musimy być w tych meczach bardzo dobrze nastawieni do tego wszystkiego. Dziękujemy za naukę, a Legii życzę bardzo mocno powodzenia. Reprezentujcie nas godnie w pucharach, bo dobrze się na to patrzy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Zapraszam do zadania pytań. Proszę skorzystać z mikrofonu. Michał Murzynki, CPL. Trenerze, nieraz pan mówił w tym sezonie już, że chodzi nam o to, żebyśmy grali tę swoją grę, żebyśmy to my, nawet jak przeciwnik ma przewagę, jednak nie tracili tej swojej filozofii. No i tak się wydawało dzisiaj, że przez te 20-25 minut, może 30, no i Eksa tę swoją grę gra. Pytanie jest takie, czy to, że ten mecz zakończył się wynikiem 4-1 jest związane z tym, że to GKS przestał tę swoją filozofię realizować? Czy po prostu z tak silną Legią jak dzisiaj nie dało się inaczej? Wydaje mi się, że na pewno jedna i druga część odpowiedzi, czy część pytania jest jakby odpowiedzią, bo na pewno stać nas jeszcze na większą tą dyscyplinę i powinniśmy sobie lepiej radzić po prostu i za takim pozycyjnym Legii, a też tak jak mówię z tą fazą przejścia, ale dzisiaj trzeba oddać przeciwnikowi naprawdę bardzo dużo i trzeba sobie szczerze powiedzieć, że graliśmy naprawdę z bardzo dobrze dysponowanym rywalem, który się bardzo mocno rozpędził i grał bardzo swobodnie i to jest jakby moja odpowiedź. Po prostu na pewno dzisiaj czujemy, że przegraliśmy po prostu z dużo lepszym zespołem. Nie wiem, czy lubi pan porównywać, ale GKS przegrał też trzema bramkami w Zabrzu. Czy ten mecz jakoś da się porównać z tamtym? Przegraliśmy tu i tu trzema bramkami. W Zabrzu wydaje mi się tej różnicy aż takiej ja nie widziałem. Ja widziałem wtedy bardzo równą pierwszą połowę i troszkę potem takiej naszej apatii po drugiej bramce. Tutaj dzisiaj naprawdę staraliśmy się cały mecz bardzo mocno Legii dotrzymywać kroku, ale po prostu przeciwnik był dzisiaj doskonale nakręcony i tyle. Jedyną rzecz, którą mogę porównać to fenomenalnych naszych kibiców na trybunach w tych dwóch meczach i żal mi, że niestety w tych dwóch meczach przegraliśmy trzema bramkami, ale po prostu mam ogromną nadzieję, że oni również wiedzą, że w przyszłym sezonie na Łazienkowską przyjedziemy po prostu mocniejsi. Dobry wieczór.
Konrad Paśniewski. Cyba, Wołowicz, Pędzimek, nasz wielki Lenio. To są ludzie, którzy z punktu widzenia organizacyjnego, logistycznego umożliwią nam takie podróże, jak teraz mieliśmy do Serbii, czy jakąkolwiek inną. Bartek Bibrowicz, Dawid Goliński, Jose Azian Clemente, Bartek Kot, Szymon Kałuże, Maciej Kusiński, Kacper Walcerak, Kuba Wyłupek. To są ludzie, którzy plus IGIO i inni fizjoterapeutów w Akademii. To są ludzie, którzy z punktu widzenia i przygotowanie fizyczne, i regeneracji, i praca fizjoterapeutyczna umożliwią nam zregenerować się z meczu na mecz. Nawet jak jest takie wyzwanie, jak dzisiaj było, bardzo krótki czas, podróż i tak dalej. Ula Sumów, Michał Matuszewski, Wojtek Wincenciak, nasz Kamil, nasza Alinka. To są ludzie, którzy od Uli dietetyk, po całej kuchni i ludzi, którzy nam umożliwią, przygotują te wszystkie posiłki, które też są ważną część tej procedury pomeczowa, czy regeneracyjnej, czy przygotowanie do następnego meczu. I to są ludzie, którzy zazwyczaj są incognito, przychodzą, ich praca nie jest widziana. To od nich chciałem dzisiaj zacząć. Podziękować za to, myślę, że w imieniu sztabu trenerskiego, który jest zawsze bardzo widoczny, ale też piłkarzy, za to, że po takim tygodniu, po takiej podróży umożliwią nam występować na takim poziomie, gdzie się występowaliśmy. I od tego zaczynam. Graliśmy z drużyną, która jest bardzo dobrą drużynę. Dla mnie bicie dobrą drużynę to jest biciem drużyną intensywną, jak jest Gieksa, biciem drużyną zdyscyplinowaną, jak jest Gieksa, biciem drużyną zorganizowaną, jak jest Gieksa, biciem drużyną, która wierzy w pomysł sztabu, wierzy w model gry, który powtarzalnie z meczu na mecz, nieważne z kim gra, na jakim terenie gra, wykonuje swoje założenie, chcąc grać w piłkę, chcąc pracować wysoko, w sposób bardzo powtarzalny. I za to należy się ogromny szacunek. I ja wiem, że dzisiaj jesteśmy po dobrym występie. Natomiast początek tego dobrego występu był intensywność i praca, które najmniej ludziom obchodzi, bo tak naprawdę myślę, że większość osób, która oglądała ten mecz i w telewizji tutaj na stadionie, jest zadowolona z tego, co robiliśmy z piłką, ja również. Natomiast w meczu piłki nożnej pierwszy krok jest umieć rywalizować. To się robi poprzez intensywność. Co dalej? Nie uważam, że żeśmy źle zaczęli mecz. Wręcz przeciwny, natomiast wynikiem stał fragment gry. Zespół z Katowic wyszło na prowadzenie. Oczywiście, że to jest jeden z ich najmocniejszych stron. Oczywiście, że byliśmy do tego przygotowani, ale są bardzo mocni w tym i nas wykorzystali. Jeden rzut rożny. Reakcja drużyny była konsekwencją. Myślę, że niewiele się zmieniło w naszej grze. Wykonanie założeń, bardzo dobry poziom piłkarski, od wejścia spod pres, po wykorzystanie przestrzeń na zewnątrz, trójki stoperów, Gieksy, po rozbiciu, niski blok, poprzez kolejne akcje w grze kombinacyjnej, konsekwentnie wejście w pole karne. Jedną z tych akcji strzeliśmy na 1-1, potem fenomenalna akcja, wejście spod presją, konsekwencje. 2-1 przed przerwą, oczywiście to był kluczowy moment w tym meczu. I potem wejście na drugą połowę,
po kolejne bramek. No, dalszą konsekwencję w grze w obronie, dużej jakości piłkarskiej, udało się strzelić kolejne i nic, pogratulować moim piłkarzom, bo to co kibice prosili nas na sam koniec, Legia walcząca do końca, taką Legią powiedziałem, że będziemy i tak to jest, że jestem słownym człowiekiem. Okay. Adrian, za nami mecz w Warszawie. Niestety porażka GKS-u Katowice. Twoja opinia na temat naszej gry dzisiaj? Myślę, że w grze byliśmy może 25 minut pierwsze. Później niestety Legia bardzo mocno nas stłamsiła. Wieloma fragmentami byliśmy w obronie niskiej. Ciężko nam było w ogóle wypchnąć rywala na ich połowę. Co tu więcej powiedzieć? No, myślę, że zasłużenie przegrywamy mecz pod względem piłkarskim. Tyle. Myślę, że trzeba zrobić wszystko krok po kroku, żeby za rok przyjechać tutaj i po prostu jeszcze bardziej się im postawić. Na dzień dzisiejszy, jak widać, jeszcze nie jesteśmy na tyle mocni, żeby takie mecze przekładać na swoją korzyść, ale mówię, no róbmy swoje i zróbmy wszystko, żeby za rok tutaj przyjechać i po prostu grać jeszcze lepszy mecz. Szybki reset, w zasadzie szybka regeneracja, już w środę mecz Pucharu Polski. Na chwilę później kolejny mecz ligowy z Koroną Kielce, więc jest szansa, żeby szybko wrócić na boisko i też szybko potwierdzić, że mamy dobrą formę, tylko dzisiaj to może wypadek przy pracy. No tak, no jedziemy na Puchar Polski, zrobimy wszystko, żeby przejść do kolejnej rundy, jest to naszym celem oczywiście. No i cóż, no najpierw myślę tutaj dobra regeneracja, bo tak jak powiedziałeś, mecz jest już w środę, zrobimy wszystko, żeby być optymalnie przygotowani. Wszystkie ręce na pewno na pokład u nas są, bo troszkę i urazów, tego wszystkiego nam się w ostatnim czasie przytrafiło, ale na tyle jesteśmy mocną ekipą, że jedziemy na puchar, żeby po prostu przejść do kolejnej edycji. A później będziemy szykować już na Koronę, ale to mówię, no dzisiaj jeszcze na pewno czeka nas dogłębna taka analiza, no bo jak widać wiele jakości musimy wlać w swój zespół, bo takie mecze jak dzisiaj po prostu, no niestety nie jesteśmy w stanie przechylać na swoją korzyść. I na koniec chyba należą się podziękowania kibicom, bo dzisiaj w bardzo licznej grupie cały mecz po prostu nas wspierali. No tak, no wiadomo, no jak jedziesz na wyjazd w 1700 osób, no to nie jest łatwo znaleźć takie ekipy w Polsce, więc fajnie, że gramy w 12, fajnie, że i u siebie tak samo to wygląda. Trzymamy tak dalej, bo w 12 zawsze jest lepiej.